Jesteśmy w Abu Simbel, na południu Egiptu, 14 km od granicy z Sudanem. To jest okropne w takim miejscu być, gdzie wszyscy chodzą grupami po 500 osób. No ale trzeba to przejść, bo świątynia jest na liście UNESCO. Ja sobie kiedyś wymyśliłem nieopatrznie, że odwiedzę wszystkie UNESCO na świecie. Jakaś masakra. Miłego odcinka. Zwiedzanie Abu Simbel jest zaprzeczeniem wszystkiego, czym podróże i podróżnictwo powinno być. Jest to dziki spęd dzikich narodów z całego świata, burych tłumów, setków autobusów, hulajnóg, ryksz i zaprzegów bezkonnych. A najlepsze w tym wszystkim jest to, że to nie jest prawdziwe, bo przeniesione skądinąd, ale opowiem wam o tym za chwilę. No, troszkę się wszyscy rozeszli, jakoś tak opustoszało i wygląda to w tej chwili o tak. To jest świątynia Ramzesa II. Są 4 21-metrowe posągi, każdy przedstawia jego. U jego nóg spoczywają jego dzieci, takie malutkie, bo wiadomo, dzieci to są dzieci. Troszkę większa jest żona, ale też malutka. I Europejczycy odkryli to dopiero w 1800, chyba 12 albo 13 roku, jak wiadomo, co się w Polsce działo. To pewien francuski archeolog to pojechał sobie do Egiptu i sobie spacerował przebrany za syryjskiego sprzedawcę pamiątek. Przyjechał sobie tu na osiołku i patrzy, a z piachu wystaje taka głowa. I mówi, o, tu wystaje głowa Ramzesowa, podejrzewam, że niżej jest jego więcej, tego Ramzesa. To wszystko było zasypane piaskiem pustynnym, aż tam pobródkę kozią Ramzesa. I ten francuski sobie wymyślił, że tu jest świątynia, ale nie miał czasu tego wygrzebać i poszedł sobie dalej, a wygrzebali tych wszystkich Ramzesów drugich trochę później. Śmieszne jest według mnie to, bardzo śmieszne, że wszystkie 4 posągi pokazują tego samego Ramzesa drugiego. Nie pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, albo pierwszy, czwarty, drugi, ósmy, tylko Ramzes. Patrząc od lewej strony Ramzes II, Ramzes II, Ramzes II i Ramzes II. I teraz troszkę popatrzcie sobie na bardzo ładny film, moi drodzy. Jest to jeszcze dla mnie też przejmująco bardzo śmieszne i dowcipne, tym, że wszyscy sobie robią z Ramzesem zdjęcia, a przecież on nie żyje. To tak jakbyście poszli w Polsce na cmentarz i tam sobie robili zdjęcia z tymi, co nie żyją, ale mają pomniki. Ta większa to jest jego żona, Hapszepsupsu, a te mniejsze to jego dzieci. I na pomnik załapały się te dzieci, które miały dużo szczęścia, bo ogólnie Ramzes z tych dzieci miał 170, a tutaj jest ich 2, 4, 5. 5 to pewnie jest 6, bo do parzystości pewnie dodali. Mamy tutaj też szereg świętych sokołów oraz świętych Izydorów i Izyrysów. Wszyscy są bez głów i oczywiście nikt z tutejszych nie wie, kto im te głowy poprzetrącał. Na pewno nie macza w tym palców żadna religia, żadne wyznania ani poglądy. Po prostu się poprzetrącało wszystko. I tyle. Tutaj widać, jak Ramzes miał bardzo dużą nogę, bo nawet jego tylko noga już jest wiele razy większa ode mnie. Wejdziemy do środka, może tam będzie coś wesołego. Tutaj mamy wielką przyjemność zobaczyć salę kolumnową, ale Ramzes II wymyślił wyznaczniki nowe kolumn. Postanowił, że kolumny będą nim osobiście i to jest sala nie kolumnowa, tylko ramzesowa. A tutaj tak sobie sprytnie pomyślano, żeby tą salę wybudować tak, żeby 2 razy do roku w odpowiednie dni spadało sobie słońce i oświetlało raz, dwa, trzy, 4 Ramzesów bądź 2 jego znajomych. Jak teraz podniosę kamerę, to będzie widać to światełko i wcale w ogóle nie ma takiego tłumu, jakby mógł być duży, kiedyś był większy. O, tutaj właśnie macie rzadką osobliwość, zobaczyć sobie, jak światełko wpada, a tam wypada, odbija się od ściany i tu się kończy jego bieg. I teraz jak sobie pomyśliście, że to światełko tam od słońca biegło sobie przez 149 milionów kilometrów, 8 minut i 32 sekundy i tu doleciało, oświetliło i skończyło się jego drogowanie przez kosmos. Właśnie w tym miejscu. Fantastyczna informacja. Wcale nie jest dużo turystów i mogłoby być jeszcze więcej, gdyby tylko chcieli przyjechać autobusami. Jedzie się tutaj 4 godziny, nic po drodze nie ma. O, wszedłem panu w kadr, przepraszam, sorry, Messie. Tutaj mamy rzadką sposobność zobaczenia świętego symbolu Ra. Pan trzyma sobie ten kluczyk, który jest właśnie święty. Jakbym go dotknął palcem, przyniósłby mi dużo szczęścia, ale niestety to kosztuje $1, więc nie dotknę. Ogólnie szczęścia mam i tak dużo, że już więcej to nie zmieszczę. No dobra, świątynia była bardzo ładna. Jak już mówiłem, zbudowali ją dla Ramzesa II, nie XII. XII to już był takim, o, szkoda gadać. Nic nie miał i w ogóle bida z nędzą i za Ramzesa XII, o którym nie jest ta opowieść, Egipt się skończył i nic nie było. Świątynię zaczęto budować na 15 urodziny Ramzesa II, a skończono i tutaj właśnie mam problem, bo nie pamiętam, albo je skończono jak miał 35 lat, albo w 35 roku jego faraonowania. Świątynia ma 32 metry wzrostu, a posągi Ramzesa 21, także się ledwo mieszczą. A teraz powiem wam za chwilę coś śmiesznego i wesołego, tylko znajdę sobie jakieś miejsce, żeby było wygodnie. Otóż, drodzy moi, nic tutaj nie jest prawdziwe. Prawdziwi są tylko turyści, którzy tak chętnie robią sobie zdjęcia zwane selfie. Świątynia nie jest prawdziwa, ta góra nie jest prawdziwa, nie jest prawdziwe też jezioro, nad którym o tam ta góra ze świątynią sobie stoją. A historia tej nieprawdziwości polega na tym, że w latach 60. ubiegłego wieku Egipt i jego prezydent Nasser wymyślili sobie, co trzeba przyznać, że miało ręce i nogi, że wybudują sobie na Nilu tamy, żeby ten Nil nie wylewał. Wybudowali tamę i ta tama Nassera uregulowała Nil i zrobiła oto sztuczne jezioro o tam. Ponieważ świątynia Abu Simbel była sobie tam w dolinie, tak państwo przejdą, proszę, śmiało. To świątynię się wzięło i zalało całą to, aż tam po pióropusz Ramzesa. Całe szczęście byli tutaj archeolodzy mądrzy, między innymi z Polski, i stwierdzili: ratujmy, ratujmy. I całą świątynię pocięto na małe kawałki, bloki o rozpiętości odpowiedniej. I proszę Państwa, bloki ponumerowano i z tamtej dziury, tam gdzie już nic nie ma, tylko woda szumi jak to woda. Świątynię mozolnie, kamień po kamieniu przeniesiono i pokładano tutaj. Ale ciekawostka, śmieszna druga jest taka, że tą górę też wybudowano po to, że świątynia w oryginale była na zboczu góry, więc głupio by było, jakby teraz była nie na zboczu góry, więc najpierw wybudowano sztuczną górę, a później doklejono tutaj świątynię. Muszę przyznać, że całkiem dobrze poszło i chciałem pogratulować profesorowi uniwersytetu tam z Polski, który tymi pracami zarządzał, i w ogóle, i tu wpiszę jego prawdziwe nazwisko, to właśnie, panie profesorze, naprawdę świetna robota, wraz z całą ekipą pozdrawiamy, super, super. Chodźcie, 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 zobaczycie to jezioro. To jezioro ma dopiero, drodzy moi, 52 lata, a tak naprawdę nie jest jeziorem, tylko jest Nilem. Ma bardzo dużo zakrętasów, ciągnie się tam, od tamtąd do tamtąd. Poopowiadaliśmy o Abu Simbel, a tu jest jeszcze świątynia przecież jego żony, Hapszepsupsu. Wygląda ona tak. I zostało mi niestety tylko 9 minut, bo muszę wracać, bo mi odjedzie autobus. Wyjechaliśmy z Asłanu i nas tu przywieźli. Wyjechaliśmy o 4 rano, tak jak wszystkie te bury. Tłumy konwojem uzbrojonym po zęby w karabiny maszynowe. 4 godziny dojechaliśmy i teraz mamy godzinę na zwiedzanie i 4 godziny będziemy wracać. Dziękuję za opowieść. Mam nadzieję, że Wam się to bardzo podobało. Zapraszam. Albo i nie. Ja musiałem, bo ja służbowo, żeby obejrzeć wszystkie obiekty UNESCO, które są na całym świecie. Wiem, że to niemożliwe, ale nie chodzi przecież o to, żeby wygrać, tylko o to, żeby grać. I to niestety już wszystko, co miałem Wam dziś do opowiedzenia. Mam nadzieję, że bawiliście się pysznie, tak jak ja. A teraz idę mojego szukać busa, bo właśnie odjechał 2 minuty temu. Jeżeli Wam się podobało, możecie wesprzeć produkowanie innych moich odcinków, stąd i stamtąd. Dajcie mi po prostu give money, dużo, dużo i jeszcze więcej. Tyle, ile macie, to może być.